Hello, witajcie serdecznie, moi drodzy, z tej strony ja, wasz Awoś, a to jest po raz kolejny Hello Charlotte, epizod 3. Przypomnę tylko tak, że wszelkie hałasy w tle, to jest wiatrak, bo mamy lato, jest upał jak nie wiem co, a ja też potrzebuję czegoś do życia, znaczy od życia. Dwa, jeżeli jakieś piski się pojawią w tle, no to jest moje młodsze rodzeństwo, bo tak się składa, że no niestety są wakacje, więc jest go pełno przez cały dzień. No niestety tak się składa, że muszę teraz nagrywać częściej w dzień niż w nocy, więc... I'm so sorry. Było to tu wcześniej? Był chyba pilot. Czekajcie, dobra, idźmy na do Adriana. Pokój Adriana. Pukam. Nie ma odpowiedzi. I tak wchodzę. Cześć, Adrien. Adrien? Dzień dobry, kochana. Adrien, wróciłeś? Co porabiasz? Ach, właśnie kończyłem nowe nakrycie głowy. Chcesz przymierzyć? Oczywiście. Adrien podaje mi przedmiot, który trzyma. To moja własna skóra szyta w kształcie czapki? Proszę, pozwól, że pomogę ci to założyć. I jak ci się podoba? O, jeszcze dobra. Cieszę się. Jeśli mam być szczery, to jestem z niej całkiem dumny. Wróć później. Mam dla ciebie sukienkę do przymierzenia. Powiedziałbym, że jest bardzo w twoim stylu. Dobrze. Zostawiłam Adriana w spokoju. Nic nie jest dobrze. Cóż, jeżeli chodzi o te błędy, no to co, sprawdziłam, że mój system rzeczywiście jest na polski ustawiony, więc ten błąd musi być wpisany jakoś w skrypcie gry, niestety. Zmieniło się coś? Nie, to jest to samo. Tu nic nie ma. Tu jest łazienka. Ładnie dziś wyglądam, to cudownie, pan... Fuj, jak to się może takim być. Ja byłam tu. Tutaj nie ma nikogo. Więc idziemy jak zwykle dalej. Jep. O! Cześć, Bennett! Przepraszam, nie mam czasu rozmawiać. Mój ulubiony program zaczyna się za godzinę, a nie skończyłem jeszcze swoich zadań. Czemu nie odwiedzę później salonu? Nie, czemu nie odwiedzi później salonu? Felix! A Honiker? A chyba go tu nie ma. Może uda mi się znaleźć coś ciekawego, kiedy jest nieobecny. Przepraszam, tego szybko wciskać. Tu się co siedzi? Komputer jest włączony. Na pulpicie są jakieś pliki z badań. Zerknąć? No. Oho. Więc to nad tym pracował. Wyrocznia i kontrola umysłu. Makaty jako przenosiciele chorób. ICE 9. O, Honiker, nie znasz zasad? Ty nie chcesz się bawić, a ja psuję twoje badania. To znaczy, ja bym wybrała to, ale jestem ciekawa w sumie tej pierwszej odpowiedzi. Ja bym zostawiła je, no bo Felix nie... No lubię Felixa, no ale... Jestem ciekawa, co się stanie, jak je zniszczymy, bo jakby popatrzeć, nasza Charlotte jest tutaj w tym epizodzie dosyć bezczelna i zła, więc może on prawdopodobnie mamy to zniszczyć. To znaczy, tak zauważyłam, że i tak, nieważne jaką odpowiedź wybierzemy, to i tak mówić to, co mamy. A jestem też ciekawa, więc zniszczymy je. Pulpit jest teraz czystszy niż kiedykolwiek. Och, cześć, Felix! Hej, co robisz w moim komputerze? Gram w pasjansa? Udałam, że tego nie słyszałem. O, nauko! Moje badania! Coś ty zrobiła? Tak, nie musisz mi dziękować. To wszystko i tak było bezcelowe.
Teraz możesz przestać z tą nauką i wyznawać nową religię w spokoju. Ty, jeśli zobaczę znowu cię tu kiedyś, zobaczę. To jest trochę bez sensu zdanie, jeżeli mam być szczera. Tak, możesz wymyśleć do tego czasu nowe obelgi. Te całe ty robi się już stare. W każdym razie, nie bierz tego do siebie. Wszystko dla osiągnięcia. Pa, pa! O, dostałam na Steamie osiągnięcie. To znaczy, tutaj go wam nie pokazuję, bo to jest poza okienkiem, więc ja sobie to widzę. Felix! A obraził się na mnie. Proszę, nie odzywaj się do mnie. Przepraszam, ty była inną, to ja bym tak nie zrobiła, wierz mi. Uchad? O, hej Huxley. Nie jestem Huxley. Jestem robotyczną wersją Huxleya, którą stworzył specjalnie do rozmowy z irytującymi dziećmi jak ty, marionetko. Niemożliwe. Huxley zajmuje się teraz robotyką? Nie, Lorenza to zrobiła, ale on przypisał sobie całe zasługi. Informacja poufna. Wiedziałam. Proszę powiedz, że umiesz robić lody. What? Oczywiście, że tak. Chcesz żyć w szafce kuchennej w razie gdybym ci... Co? Chcesz żyć w szafce kuchennej w razie gdybym cię potrzebowała? Oczywiście, że tak. Hej, będzie zgadzał się na każdą bezsensowną rzecz. Na każdą bezsensowną. No, bym myślała, żeby nie było tego błędu, bo by się to o wiele przyjemniej czytało z pewnością. Podejrzewam, że to w jakiejś aktualizacji może naprawią, może. Ale póki nie naprawią, no to... To znaczy, ja tak podejrzewam, że ten błąd wynika z tego, że na Steamie dalej nie jest pokazane, że wersja polska jest dostępna. Może to być z tego powodu taki błąd. A może z tego powodu, że jakoś przy dodawaniu polskiego języka w systemie nie uwzględniono tego tych wszystkich, wiecie, on, ci, bdp, bo to nie są słówka, które typowo występują na przykład w angielskim, no to znaczy no litery. I dlatego to po prostu teraz się one nie pokazują. A ja mój polski jest ubogi, więc jak zabraknie za dużo tych on, ci, to ja nie wiem nawet jak zgadnąć słówko. Co pewnie zauważyliście po ostatnim odcinku. Hej, będziesz zgadzał się na każdą bezsensowną rzecz, którą rozkażę ci zrobić? Kazano mi słuchać każdej twojej prośby, jeśli nie dotyczy przeszkadzania Huxleyowi w pracy. O. Możesz zabić dla mnie tego pracownika? Oczywiście, że tak. Głowa pracownika eksploduje, serio? I skończone. O, jesteś najlepszym Huxleyem na świecie. Przepraszam, Archibald, miałeś pecha. O mój Boże, on krwawi olejem? Ilu z pracowników jest androidami? Razem 5. Teraz zostało tylko 4. Nieźle. Obstawiam Balwina i Goodwina. Są zbyt przyjaźni dla użytkownika, żeby byli prawdziwi. Wołałaś nasz pan na Witch Hill? Tak. Znaczy nie. Przerwać misję. Odchodzą chwilę później, kompletnie tracąc zainteresowanie moją osobą. Widzisz Robo Huxley? Są tak uprzejmi, że są smutni przez to, że nie spędzają ze mną czasu. Ładna, organiczna forma życia nie zrobiłaby czegoś takiego. Właściwie mydło moje... Co? Właściwie mydło może wywoływać przelotne uczucie sympatii i euforii za cenę jedynie zmniejszenia poziomu świadomości. A Boże, czy Huxley umieścił w tobie funkcję reklam? Jesteś teraz bezużyteczny.
i wychodzę. Mam już tego 6. Mamy już od tego 6 telewizorów. Jest ich 5. Jeden to mikrofalówka. To pa. Żegnaj, marionetko. Mam teorię, że te kolce mogły wypuścić trujący gaz. Do tego pomieszczenia masz zakaz wstępu. Nadal zajmujemy się konsekwencjami wycieku gazu. Odejdź. Do tego pomieszczenia masz zakaz wstępu. Hej, nie umieraj tu. Przestań stwarzać nam więcej pracy. Nie mogę tam wejść. Jakim cudem miałbym tu umrzeć, jak tutaj nie ma żadnego limitu czasowego, a nic? Zakaz tempu. Tym bardziej dla ciebie, Witchhiro. Rany nadal się tak nadęta przez ten jeden wypadek. Na Doomsa. Doomsa. Jest tu Bennett? Nie ma. Czujesz nagłą potrzebę zniszczenia czegoś? Zniszczy telewizory? Skoro już idę tą ścieżką złej dziewczynki, no to... Au! To planeta za bolcu, nie? Czuję się o wiele lepiej. Teraz Ben nie będzie musiał marnować czasu na nieskończone sezony masowo produkowanych komercyjnych śmieci. Dostałam kolejne osiągnięcie. Jej, Benet mnie zabije. Wyjdziesz? No tak. Jestem ciekawa, czy mogę teraz... Drzwi są teraz zamknięte? Drzwi są zamknięte. Inicjowanie skanu oka. Skan oka pomyślny. Na P2 proszę. Oczywiście. Tam. Dotarłaś do celu podróży. Powiedz mi, co dzisiaj powiesz. Krzyczy, bo życie kończy się tam, gdzie życie się zaczyna. Okej, w każdym razie mam 10 takich monet, więc podejrzewam, że będzie tutaj 10 dni. Skacz. Tutaj nie mogę nigdzie iść. Ci mają te same pewne rozmowy. Tak zgaduję. Łączy umysły, tak. Ostatnio jak był promieniony odcinek, to mi właśnie ktoś powiedział, że to było łączy umysły. No ja mam bogie polskie, więc no, ja na pierwszy rzut oka sobie nie zobaczę. Nie pomyślę. Szczerze mówiąc. Lotti! Dobry. Niedługo zadzwoni dzwonek. Pośpieszmy się do klasy. Nie chcę mi się dzisiaj iść. Idzie ze mną na bagary? Nie powinnyśmy tego robić. Możemy zostać wyrzucone. Kto się tym przejmuje? To nic takiego. Tak, ty pewnie sobie poradzisz, ale co ze... Nie, nic takiego. Idziesz ze mną, czy nie? Twój wybór będzie miał konsekwencje. Henry idzie. Jej! A skoro o tym mowa... Kup mi coś do jedzenia, okej? I tak spora... I tak spędzanie z tobą czasu jest dość nudne. A, dobrze, przepraszam. Więc chodźmy na stówkę. Lotte, nie powinniśmy... Nie panikuj, okej? To jest dyrektor? Papierowy dyrektor siedzi przy biurku. Ale gdzie jest prawdziwy dyrektor? Nie wiem, i tak go nikt nie lubił. Wszystkie kartki w szafcach są w formacie A5. Na tych półkach stoi wachlarz
mgły o złoty. Nie. Ja tu powinna mieć złotych. Złotych i pomarańczowych akt uczniów? Nie wiem. Ja tak jak mówię. Kiedy nie ma czegoś za pierwszym, że czegoś nie napojesz ducha, nie rozróżnię, to raczej nie zgadnę już słówka. Przeczytaj o Scarlett Earlier właśnie. Scarlett Earlier, wiek 16 lat, poziom ocen przeciętny, hobby, poezja, czytanie. To dziwne. Co takiego? Spójrz, czy Elier nie jest niby wzorową uczennicą? Ale jej poziom mocy jest podany jako przeciętny. Może nie jest taka mądra, jak myślałyśmy? Czy to nie byłoby zabawne? Rzeczywiście. Nie wiem. Czym hobby? Wiek 15, poziom przeciętny, hobby, rysowanie. Vincent, wiek 16, poziom ocen wysoki, hobby, pisanie. Zim ma poziom ocen wysoki? Wszystkie kartki w szafce, boże, w szafkach są w formacie B5. Na pokaz tej wachlarz niebieskich i fioletowych akt uczniów. Przeczytaj. Henry Warhol? Henry? Henrietta ma brata? Charlotte Witchfield. Wiek 15. Poziom ocen niedostępny. Hobby, wagarowanie, występy. Rita Water, poziom ocen wysoki, hobby, sieci społecznościowe, rysowanie. A pokaż mi twojego brata. Wiek 12, poziom ocen niski, hobby, lenistwo, gry komputerowe. Szafki są pełne pustych kolorowych kartek. Szafki są już dobre. Chyba wszystko? Tak, wszystko. Dobra, lecimy dalej. Panna Witchfield. Dobry pani przewodniczący. Z jakiego powodu pani idealna, że szczyca mnie nagle swoją obecnością? Mam na ciebie oko. Ale nie zrobiłam nic nielegalnego. Jesteś pewna? Co z twoją działalnością w białej społeczności? O co chodzi? Jak powiedziałam, nie złamałam żadnej zasady. Członkowie też nie. Sama powinnaś to dobrze wiedzieć, prawda? Tak. Chodźmy, Henry. Pilnuj swojego nosa, dobrze, panno Euler? Potrzebujesz czegoś? Nie, nic. Ten uczeń jest zajęty wymiotowaniem do wiadra. Jedzenie nie jest takie złe. Ten uczeń jest zajęty... Serio? Ble. Zostawmy go. Ten też wymiotuje? Serio? Może podoba im się sama czynność? Na bulimie nie chcą cierpieć? No. Słyszałam, że istnieje klub. Poświęcony tylko temu? Jak smakuje ci dzisiejsze jedzenie? Dziękuję, uwielbiam je. Śmieciowe jedzenie. Andrzej, Andrzej, kup mi chipsy. Jasne. Pomagę? Nie lubię tego smaku. Ale tylko taki tu mają. Zdrowe jedzenie. Nie dzisiaj, samo opieko.
Znowu stoi teraz w tym miejscu. To jest moja klasa, ale tutaj nie idziemy, idziemy na wyższe, tak? A możemy teraz do... Na podłodze leży porzucona szkodziawka, nadal jest z niej parę klupi narkotyku. Fuj, znajdźcie sobie jakiś pokój. Technicznie znaleźli pokój. Serio, łączą swoje umysły? Czekaj, co? Na znaku napisane jest tutaj pozostawiasz swoje książki. Pozbywasz się swoich książek? Książki, które akceptujemy, podręczniki, książki, które kupiłeś, ale nie przeczytałeś, książki, które mówisz, że nie przeczytałeś, że przeczytałeś, ale nie. Aha. Na dach jest zakaz wstępu. Toaleta. Ale tam nie możesz wejść. Wiem. Otrzymałam już dużo gruźb. Śmierci od członków? No to się dzieje, kiedy twoje dane zostaną podane na stronie białej społeczności. PS to jest biała społeczność. Nigdy nawet nie widziałam innych członków białej społeczności oprócz ciebie. No oczywiście, biała społeczność jest anonimowa. Muszę zagwarantować naszym członkom bezpieczeństwo. Aha. Na które piętro? Podejrzewam, że na jedynkę, no bo gdzie mam indziej iść? U pianej narki nie, czyli na ogród. Może ci ludzie chcieli tylko popływać z meduzami? Jak tak o tym myślisz? Myślę, ostatnio zdarzało się dużo samobójstw. No tak, biała społeczność do nich zachęca. Mniej trudnej młodzieży na głowie. Tu mała platforma. O nie, to jest takie złe. To jest takie złe, ale czemu mam wrażenie, że musimy to zrobić? To znaczy, podejrzewam, że musimy robić wszystko, co jest złe, więc już taką drogę wybrałam, to taką będę ciągnąć, nie? Biedna Henry. Wpycham Henry do wody dla kaprysu. Dostaliśmy ilustrację, co? Hej, co do cholery? Sorki, ręka mi się wymsknęła. Chodź, pomogę ci stać. Rany. I kolejne... Ciekawe, czy mam w galerii zdjęcie. Ono mamy, czyli to była kolejna rzecz, którą mieliśmy zrobić. Mamy aż 55 tych obrazków w ogóle. To mała platforma, już chyba nic nie możemy tutaj na nim zrobić. O, to popularne miejsce dla par. Naprawdę? Lubię przychodzić tu sama. Meduzy pływają w kółko nieświadome swojego otoczenia. To co ja mam zrobić? Tutaj ma miejsce. Rio? O, lekcje się... Boże, lekcje się skończyły. No to chyba pora wracać do domu. Szacę jest artystę dla pierwszej pomocy. Zadziwiam, co czysty zlew. Za kurtyną ktoś śpi. Na stole leżą różne karty medyczne. Lotty, tutaj jesteś. O, cześć. Dobry. Jesteście wolne? Raczej. Macie jakieś propozycje? O, ja mam. Może pójdziemy pouczyć się dzisiaj u Henry? Nie masz nic przeciwko, żebyśmy odwiedziły. Żeby odwiedziły cię przyjaciółki, nie? O, oczywiście, że nie. Możecie przyjść. Nie wyglądasz na zbyt szczęśliwą z tego powodu, Henry? Wydaje ci się. Chodźmy więc. Aha. Czyżby Henry mieszkała niedaleko nas? Dostaliśmy do celu podróży.
Albo i nie, po prostu żeby się przeteleportowaliśmy, tak? Co to za muzyka? Wow, serio tu ciemno. Aż mnie ciarki przeszły. Dostaję chrypy, coś czuję. O, niedobrze. Ledwo co zaczęłam nagrywać, a już mnie chrypa obierze. Więc gdzie jest... Boże. Więc gdzie jest twój pokój, Anri? A ostatni na prawo. Tutaj możemy iść? Czyli prowadzę do kuchni. Czyli prowadzę do łazienki. Ona jest dość stara. Jest trochę zbrudna, nie widzisz swojego odbicia. Toaleta. Na prawo, czyli są zamknięte. Czekajcie, to nie jest mój pokój. Tu? Jesteś pewna, że nas nie okłamujesz? Przecież to składzik. Ale niedobrze mi się robi od samego stania tutaj. Nie ma szans, że zostanę w tym pokoju. Tylko tyle mogę wam zaoferować. Przepraszam. Proszę, nie muszę śpisz na tym materacu. A może przeniesiemy coś do picia? Typowa Lotta. Przejmujesz się w ogóle czymś innym niż jedzenie? Obie dziewczyny patrzą na Anri. Pośpiesz się, pan Warthor. A, tak. Będę za chwilę. Anri wychodzi z pokoju. Może pozwiedzamy dom, kiedy jej nie ma? Musi tu gdzieś być jakiś porządny pokój, nie? Poszukajmy go. Okej. Czas na eksplorację. Wszaka są różne rzeczy. Wszystko jest trochę pieniędzy. No jak jestem zła, to zła jestem. Stopie to 5 monet, może... Tak, kolejne osiągnięcie. Coś czuję ze sporo osiągnięć dostanę dzisiaj. Stary materac śmierdzi. Musisz mieć upośledzony zmysł węchu. I są zamknięte. Prowadzę do kuchni. Łazienka nie, bo byśmy... Och, ciekawe co tam jest. Co ty? O, Anri, Boże, byś mi zaczyna szukać. Pamiętam jak mówiłaś, że masz barata. Jest za tymi drzwiami? Jestem całkiem pewna, że słyszałam jak dochodzi stamtąd dźwięk. Jest, prawda? Chodźmy się przywitać. Nie. Proszę, nie? Nie zbliżajcie się! Hej, jaki masz problem? Tylko go przywitamy i wyjdziemy. Nie otwieracie drzwi! Nie unoś się tak rany! Otwieram drzwi. Dziewczyny równocześnie zaczynają krzyczeć. Anri upuszcza tacę, którą nosiła. Lemonada rozlewa się po podłodze. Co to tyle? Co to do cholery jest? O! Nie patrzcie! Odsuńcie się! Tłumacz się, Warthor. Czemu w pokoju są zwłoki? Ja... Proszę, posłuchajcie mnie. Były tu od początku. Rodzice nigdy nie pozwalali mi go zobaczyć. Zachowywali się jakby... Nic nie stało. Ale pewnego dnia z ciekawości weszłam do pokoju. Nie wiedziałam, że jest w takim stanie. Powiedz... Żył, kiedy ostatni raz go widziałaś? Ja? On? To było? Czyli jednego zabiłaś? Ale... To nie jest człowiek. Nie. Pukowie, nie. Ja. Ale ucieka, wycofujesz się do łazienki. Z kolei dziewczyny wybiegają z mieszkania. Rany. Wszystkie jesteście takie dramatyczne. Co zrobić? Zostań tutaj. Dobra, poszukam jej później.
Ble. Śmieci potwornie śmierdzą. Ten dźwięk. Serio. Ona jest pod niej w łazience? Henry. Hej, Henry. Nic nie jest? A wyglądam, jakby nic mi nie było? Niezbyt. Proszę, chusteczka z białej społeczności. Hej, Lotti. Co cię tak śmieszy? Uśmiechasz się. Naprawdę? Po prostu jestem rozbawiona całą tą sytuacją. Jest zwyczajnie przezabawna. Nie mogę przestać myśleć. Jej historia naprawdę jest skomplikowana jak u NPC-ta. Wiesz, mój pokój jest zaraz obok jego. Zawsze tam jest, gnije przed monitorem. Nigdy nie wychodzi. Moje ręce mu nadskakują, ale to ja mam. Mieć idealne oceny. I to ja muszę zarabiać pieniądze dla rodziny. Widziałaś już stan, w jakim jest nasz dom? Sorki, nie mogę się z tym utożsamić. Ja wiem, nie chciałam cię tym obarczać. Tylko chodzi o to, że nie tylko on. Nie potrafię tego powiedzieć. Henry chowa głowę między kolanami i zaczyna szlochać. Jej łzy stają się irytujące. Jak je zatrzymać? Nie ma do tego specjalnego przedmiotu? Głaszczę Henry po głowie. Hej, przestań. Nie ma efektu. Nie musisz tu mieszkać, wiesz? Ale gdzie mogę pójść? Co powiesz na moje piętro? Mamy tam składzik? I moje sąsiedzi są martwi? Przepraszam. Chyba jednak tu zostanę. No dobra. No, zostawię cię z tym. Mam do wykonania publiczną egzekucję. Uważaj na siebie. Henry nie odpowiada. Zostawiam ją z paczką chipsów fromage. Proszę czekać. No to czekam. Gdzie moja egzekucja? Tylko w razie czego jak będą krzyki, to... Świat, w którym żyjemy, jest światem pełnym naturalnego okrucieństwa. Hodowle. Plantacje. Rzeźnie. Testy na zwierzętach. Miliardy galonów odpadów są tworzone każdego roku. Razem możemy coś zmienić. Jedz śmieci, które produkujesz. Jedz śmieciowe jedzenie Charlie'ego. Witamy na... godzinie egzekucji. Program wspierany przez białą społeczność. Jak będą jakieś krzyki, to przypominam, że ja się do mnie mogę drzeć, więc jakieś takie mocniejsze krzyki nie będą na pewno. Cześć wszystkim. Poznajcie gwiazdę dzisiejszego odcinka. Chłopca A. I tak znowu macie rację. Jest kompletnym, absolutnym nieznajomym, o którym nikt nic nie wie. Nawet ja. Dzisiaj będziemy wystawiać sztukę. Nosi tytuł Już nigdy tego nie zrobię. Dobrze, niech sztuka się zacznie. Przepraszam za wszystko, co zrobiłam lata temu. Ja naprawdę się od tamtej pory zmieniłem. Nie, to nie starczy. Dokładniej. Za co właściwie przepraszasz? Przepraszam za mówienie rzeczy, których nie powinienem. Jak mówiłam, dokładniej. Ja
Naprawdę nie wiem, o czym mówisz. Tylko czytam scenariusz. Hmm? Co powiedziałeś? Ale już tego nie zrobię. Nigdy więcej. No dalej. Przyznaj się, że opublikowałeś to na swoim profilu. Powiedziałeś słowo na P, prawda? To sieć publiczna, więc wszyscy to widzieli, wiesz? Spójrzmy, co zrobił. Do dzisiaj śpię z moim burszowym liście. Czemu sobie to lubią? Skandaliczne, co ty sobie myślałeś? Czemu to zrobiłeś? Gadaj. Gdzie to znalazłaś? Hej, zadałam ci pytanie. Ja tylko bardzo lubię pluszowe misie. Racja. Ale nikt inny ich nie lubi. To, co powiedziałeś, obraża nas wszystkich. I zgadnij co? A teraz nikt nie zapomni. Powiedziałam, że przepraszam. Powtórz. Przepraszam. I jeszcze raz, jeszcze raz. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Błagaj o przebaczenie. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Powiedz, że już nigdy tego nie zrobisz. Już nigdy tego nie zrobię. Tak, trzymaj. Czy już starczy? Chcę iść do domu. Wiesz, jak dla mnie może i starczy. Ale nigdy nie wiemy, czego chce widownia. Niech wszyscy głosują. Co zrobimy tej strasznej, złej, okropnej osobie? Wypuścimy, zepniemy, przepniemy. Oh my god. Znaczy, jak nam wypuścimy, to i tak pewnie nie wypuści, więc patrzymy, zepniemy, przepniemy na pół. Zobaczmy, o. Chyba masz szczęście. Wszyscy wybrali najszybszy sposób śmierci. Skrócić cię o głowę. Nie, niemożliwe. Za samo posiadanie innej opinii? Oj, nie płacz. Naprawdę myślałeś, że wszyscy pozwoliliby ci tak po prostu odejść? Naprawdę chcesz, żeby cię puścili do domu, wiesz? Naprawdę chcę, żeby cię puścili do domu, wiesz? Ale to nie ja podejmuję decyzję. Widocznie twój los był przesądzony od momentu napisania tego posta. Proszę, proszę, wybaczcie mi. Jaka szkoda. Drodzy przyjaciele, poczekajcie chwilę, a ja wszystko przygotuję. 1, 2, 3. Przepraszam wszystkich za spóźnienie. Zaczynamy. Jeden zamach i hop. Jakie czyste cięcie. Bez tego nowotworu będzie żył jak uczciwy obywatel. No to podsumowuję nasz program. Zostań biały z nami i dołącz do białej społeczności. Aj. Cóż. Dotarłeś do celu podróży. Spoko, ale ja sobie tutaj zapiszę. Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym filmie. Bye, bye.